Dzień dobry, witam Państwa tutaj zgromadzonych. Nazywam się Paweł Kryszczak, jestem przedstawicielem Ochrony Niepodległości w Warszawie. Cieszę się, że udało nam się w końcu zorganizować spotkanie w tak artystycznym w sumie miejscu, tutaj na Pradze. Jest to trzecia lokalizacja, jaka była brana, w jakim miało odbyć się dzisiejsze spotkanie z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, którego też bardzo serdecznie witam. Zaraz zanim oddam głos, przypomnę tylko, że jak prawie wszyscy wiedzą, dziś jest rocznica rozpoczęcia stanu wojennego. Wtedy społeczeństwo toczyło swoją walkę o wolność, my dziś też toczymy swoją batalię, swoją walkę z roszczeniami organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych. Można się podczas dzisiejszego spotkania podpisać pod projektem ustawy, który przygotował Komitet Obywatelski, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Oddaję już głos panu Stanisławowi Michalkiewiczowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rzeczywiście chwila dziwnie osobliwa, bo to rocznica stanu wojennego. Kiedy to... Nie, proszę siadać, ja to... proszę bardzo. Przepraszam, jeszcze tylko chciałbym przekazać informację, że możemy nabyć tutaj książki pana Stanisława Michalkiewicza, a po lewo za kamerami we wnęce można nabyć cegiełki w ramach wsparcia Stowarzyszenia Ochrony Niepodległości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, nie ma przypadków, są tylko znaki, jak mówił ksiądz Bozowski z kościoła Panien Wizytek przy krakowskim przedmieściu. No i to jest niewątpliwie znak, który pokazuje, że historia zatoczyła koło, że okres pieredyszki 30-letni się właśnie kończy i wkraczamy w etap surowości, którego ilustracją jest to, że na, można powiedzieć, żądanie Gazety Wyborczej kierownictwo instytucji publicznych, które są utrzymywane z pieniędzy podatników, odmawia jednemu z tych podatników prawa zorganizowania spotkania z publicznością, a publiczności odmawia spotkania się i wysłuchania, co ten ma do powiedzenia. To jest dopiero początek etapu surowości, więc obawiam się, że będą jeszcze jego następstwa. I to, że ten etap surowości u nas przybiera taką postać, to też nie jest przypadkiem, dlatego że jesteśmy w przededniu etapu realizacyjnego 30-letniego planu obrabowania Polski. I właśnie o tym 30-letnim planie obrabowania Polski chciałbym powiedzieć. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, potem Państwo zabierzecie głos i ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. Zacznę od tego, że w roku 90. pojawiło się w Stanach Zjednoczonych, w kręgach tamtejszych organizacji żydowskich, takie dziwaczne oskarżenie pod adresem narodu polskiego, nie poszczególnych środowisk czy jakichś pojedynczych ludzi, tylko narodu polskiego jako takiego, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. No, oskarżenie podwójnie dziwaczne, dlatego że po pierwsze ci oskarżyciele nie precyzowali, co właśnie naród polski powinien zrobić, żeby tak, na taką recenzję nie zasłużyć. A po drugie, no to nieprawda, dlatego że naród polski wcale się biernie nie zachowywał. Przypomnę, że naród polski, Polska wdała się w wojnę z Niemcami, państwem, z którym no, trudno było tam wygrywać wojny. I armia polska została pokonana w tej wojnie. W rezultacie Polska została wydana, to znaczy naród polski został wydany na pastwę dwóch okrutnych wrogów, którzy natychmiast przystąpili do eksterminacji przede wszystkim warstwy przywódczej w Polsce. Zarówno na terenie okupacji sowieckiej, jak i na terenie okupacji niemieckiej. Ta eksterminacja się odbywała, ba, nawet była koordynowana, bo NKWD uczestniczyło w naradach z Gestapo. Ostatnia taka narada odbyła się w lutym 1940 roku w Zakopanem. Właśnie, żeby... Panie Stanisławie,
coś nam tutaj przeszkadza w wysłuchaniu tego. Z tyłu, tak. Tak, to co mam zrobić? No, nie wiem, tam jakaś... Głośniej mówić może, tak? Jakaś rozmowa tam w kantorku się odbywa. Nie, już wyłączona. Aha, już jest wyłączona, no to okej. Okay. Więc tak jak mówię, naród polski został wydany na pastwę dwóch okrutnych wrogów, ale mimo to stworzył ośrodki oporu, wytworzył ośrodki oporu również zbrojnego, z tym, że to nie była sytuacja symetryczna, bo o ile na terenie okupacji niemieckiej takie ośrodki oporu również zbrojnego powstały stosunkowo szybko, to na terenie okupacji sowieckiej nie. No i warto rzucić okiem na ten fenomen, zatrzymać się na chwilę nad nim, dlatego że przecież tam nie byli gorsi Polacy, a jednak nie. Dlaczego? Myślę, że ja bym na dwie przyczyny wskazał. Po pierwsze, Winston Churchill, kiedy został premierem Wielkiej Brytanii, kazał swojemu szefowi tajnych służb podpalić Europę, a to znaczy wzbudzić tam taki ruch oporu, ale nie całą, tylko tę część Europy, która pozostawała w zasięgu Rzeszy Niemieckiej. Natomiast tej części Europy, która pozostawała w strefie wpływów sowieckich, nie kazał podpalać, nie chciał Józefowi Stalinowi świecić w oczy jakimiś pożarami. I to była jedna przyczyna, bo kiedy już wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, to sytuacja się zmieniła. Drugą przyczyną byli sami Niemcy, bo o ile na terenie okupacji niemieckiej ludność żydowska dosyć szybko została izolowana od ludności polskiej, w związku z tym nie mogła być wykorzystywana na przykład wywiadowczo, to na terenie okupacji sowieckiej sytuacja była całkiem inna. Ludność, społeczność żydowska tamtejsza nie tylko nie została izolowana od ludności polskiej, ale w znacznej większości przeszła na stronę wroga. A ponieważ ci ludzie od stuleci tam mieszkali, więc tu środowiska polskie nie miały żadnych tajemnic, były całkowicie transparentne, w tej sytuacji uprawianie jakiejkolwiek konspiracji, zwłaszcza zbrojnej, było bardzo trudne. Tym bardziej, że już od zimą 1940 roku rozpoczęły się wywózki, bo aresztowania to oczywiście od razu się rozpoczęły, natomiast wywózki w takie masowe rozpoczęły się już zimą 1940 roku. I ta przyczyna chyba rzeczywiście jest istotna, dlatego że kiedy rozpoczęła się wojna niemiecko-sowiecka, Niemcy tę część Rzeczypospolitej zwaną Kresami Wschodnimi zajęli i natychmiast izolowali ludność żydowską od ludności polskiej, tę, która nie uciekła, no to natychmiast powstały tam ośrodki oporu i to bardzo silne, silniejsze nawet niż w Polsce centralnej. I to pokazuje, że tylko właśnie taka była przyczyna Churchill i Niemcy. Więc wspominam o tym dlatego, żeby pokazać, że naród polski wcale nie zachowywał się biernie w czasie okupacji niemieckiej przede wszystkim i sowieckiej trochę też. Więc to oskarżenie było podwójnie dziwaczne. Tym bardziej jeszcze dziwaczne, że ci oskarżyciele, jak mówię, no nie precyzowali, co naród polski powinien zrobić i gdybyśmy byli złośliwi, to moglibyśmy powiedzieć tak, no 3,5 miliona Żydów też nie zrobiło nic, żeby uratować 3,5 miliona Polaków. Bo nic nie zrobiło, no ale nie jesteśmy złośliwi, więc tak nie mówimy. Natomiast fakt jest bezsporny. Fakt jest bezsporny. Proszę Państwa, nie bardzo było wiadomo, po co takie oskarżenia środowiska żydowskie wysuwają, no ale wszystko się wyjaśniło kilka lat później. W 1994 roku grupa polityków amerykańskich napisała list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, sugerując mu, żeby Departament Stanu wysłał takie ostrzeżenie do państw Europy Środkowo-Wschodniej, środkowej właściwie,
że jeżeli nie zadośćuczynią roszczeniom żydowskim majątkowym, to stosunki tych państw ze Stanami Zjednoczonymi się pogorszą. 1994 rok. Wszystkie państwa środkowoeuropejskie na czoło listy swoich priorytetów politycznych wysunęły na pierwszym miejscu intencje przystąpienia do NATO, którego Stany Zjednoczone były i są politycznym kierownikiem. W związku z tym zapowiedź pogorszenia stosunków Stanów Zjednoczonych z tymi krajami stwarzała niebezpieczeństwo, że ten cel polityczny może nie zostać zrealizowany. Taki list, o ile mi wiadomo, nie został wysłany. Natomiast ten list 8 sygnatariuszy tych polityków amerykańskich przeciekł do prasy amerykańskiej, no i stąd stał się jawny. Rząd polski aluzję zrozumiał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. To była jedna z serii takich ustaw, które regulowały w nowych warunkach ustrojowych stosunki władz państwowych ze związkami wyznaniowymi, ale ta ustawa się różniła od innych tym, że w pierwszej części rzeczywiście zawierała takie przepisy administracyjne, ale w drugiej części zawierała przepisy o transferze majątkowym w nieruchomościach na rzecz 9 istniejących gmin żydowskich w Polsce i Nowojorskiej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Ta ustawa weszła w życie w 1997 roku. No i natychmiast się okazało, że nie można, nie powinno się ulegać szantażystom. Bo jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy na mitingu w Buenos Aires w kwietniu 1996 roku ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer powiedział, no to dobrze, ta ustawa została uchwalona, ale przecież jeszcze są roszczenia majątkowe dotyczące majątku osób prywatnych. I jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. To była deklaracja, taka wypowiedzenie wojny, właśnie nie tyle Polsce, co narodowi polskiemu, bo tu chodziło o jego reputację. Czy będzie na arenie międzynarodowej traktowany tak jak wszystkie inne narody, czy też zostanie mu przyprawiony odrażający wizerunek narodu morderców. Może te, no i takie przygotowania do tego upokarzania Polski się rozpoczęły. Pan doktor Jan Tomasz Gross został na tę okoliczność awansowany przez środowiska żydowskie na historyka i to od razu światowej sławy. On w ogóle historykiem nie jest, żeby była jasność, on jest socjologiem. Natomiast historykiem tak czasu wojny i światowej sławy oczywiście. Jakby trzeba było, to i astrologiem by został. No i on napisał taką książkę Sąsiedzi o tym, jak to polska dzicz mordowała w czasie wojny swoich żydowskich sąsiadów. Przy okazji pojawiła się taka nowa metoda badań historycznych, mianowicie objawienie. Bo Jan Tomasz Gross tam bardzo takie mało wiarygodne fakty podawał, powoływał się na nie. No i tam historycy, tacy zawodowi, pytali go, skąd on te fakty wytrzasnął. A on powiedział właśnie, że doznał iluminacji. No to jeszcze to była rzeczywiście nowatorska metoda historyczna. Ale to nie przeszkadzało, że Jan Tomasz Gross miał prawdziwy festiwal za granicą, a nawet w Polsce, głównie dzięki środowisku Gazety Wyborczej i wydawnictwa Znak, które tę książkę wydało. Proszę Państwa, środowisko Gazety Wyborczej bardzo się angażowało w sprawę Jedwabnego i ta kampania została uwieńczona takim spektakularnym wydarzeniem. Do Jedwabnego 10 lipca 2001 roku
przyjechało bardzo wielu reprezentantów rozmaitych środowisk żydowskich, ale również bardzo wielu przedstawicieli świata politycznego z Polski, z prezydentem Kwaśniewskim na czele. No i pan prezydent Kwaśniewski, można powiedzieć, że w sposób osobliwy przyłączył się do tych oskarżeń, a nawet dokonał eskalacji, bo o ile w 90 roku te środowiska żydowskie wysuwały takie oskarżenie bierności, że naród polski zachował się biernie, no to może nic takiego zaszczytnego, ale to nie jest jakiś współudział w zbrodni, to w Jedwabnem już to oskarżenie zostało podniesione na wyższy poziom. Naród polski, znowu cały naród polski, nie poszczególni Polacy czy jakieś środowisko, tylko naród polski nie zachował się biernie, tylko taką zbrodniczą formę aktywności objawił. Mianowicie współpracował z Niemcami w dziedzinie mordowania Żydów. No więc było to takie podniesienie na wyższy poziom tego oskarżenia i ono niestety zostało potwierdzone przez najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela Polski, mianowicie Aleksander Kwaśniewski, publicznie będąc tam uczestnikiem tej uroczystości w Jedwabnem, w imieniu narodu polskiego przeprosił. Francuzi mają takie porzekadło, qui s'excuse, s'accuse. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. No więc to była taka forma, że tak powiem, potwierdzenia tych oskarżeń. Ja dlatego uważam Aleksandra Kwaśniewskiego za prawdziwe nieszczęście dla Polski. Ten człowiek nawet chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że on był prawdziwym nieszczęściem dla Polski. No, on zresztą tak no, niby ma duszę nieśmiertelną, ale on sam twierdzi, że nie ma. Ja mu wierzę, bo kto może wiedzieć takie rzeczy lepiej od niego? Proszę Państwa, jeżeli najwyższy konstytucyjny przedstawiciel państwa polskiego przyłącza się do tych oskarżeń, no to nie tylko łamie przysięgę, jaką składał, bo rota przysięgi prezydenckiej zawiera między innymi takie solenne zobowiązanie, solenną obietnicę, że będzie niezłomnie strzegł godności narodu. No nie da się postawić znaku równości pomiędzy obietnicą niezłomnego strzeżenia godności narodu z oskarżaniem tego narodu, tegoż narodu o zbrodnie niepopełnione. Więc uważam, że jeśli kiedyś zaistnieją warunki, to Aleksander Kwaśniewski powinien jednak stanąć przed sądem. No i tam w lochu jęczeć i szlochać, bo to takich rzeczy nie powinno się robić bezkarnie, bo to takie nieukarane łajdactwo zachęca naśladowców. I niestety w tym przypadku właśnie tak było, bo 10 lat później odbyła się w Jedwabnem kolejna uroczystość, już skromniejsza taka, bo z udziałem, znaczy nie z udziałem, tylko z takim, można powiedzieć, epistolarnym udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, bo on napisał list do uczestników tej skromniejszej uroczystości w Jedwabnem. Ten list odczytał znany z postawy służebnej Tadeusz Mazowiecki i w tym liście znalazło się zdanie, że naród polski powinien przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. A więc nastąpiła kolejna eskalacja tych oskarżeń. Już nie współsprawstwo, tylko sprawstwo samodzielne. Dlaczego? Proszę Państwa, może te pogróżki Izraela Singera, że Polska będzie upokarzana, może by nie miały takiej siły, gdyby nie zmiana na stanowisku kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. W 1998 roku nowym kanclerzem został Gerhard Schröder, polityk socjaldemokratyczny, i on w jednym z przemówień w 2000 roku powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Co to znaczyło w przełożeniu na język ludzki? No to, że Niemcy nie będą przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych. I to stwarzało zupełnie nową sytuację dla żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu, dlatego że
no jak Niemcy nie będą przyjmowały żadnych suplik, no to perspektywa obcinania kuponów od Holokaustu właściwie się rozwiewa. O ile celem niemieckiej polityki historycznej jest zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową i tam wszystkie ekscesy, które jej towarzyszyły, to celem żydowskiej polityki historycznej jest zagwarantowanie możliwości materialnej eksploatacji Holokaustu. No ale Niemcy powiedziały, że nie. Widocznie w Niemczech uznano, że 100 miliardów marek, bo tyle Niemcy wypłaciły tym organizacjom przemysłu Holokaustu i Izraelowi, nie licząc dostaw okrętów podwodnych, tam innego sprzętu wojskowego, że to wystarczy. Ale wystarczy, nieważne. W każdym razie powiedziały, że nie. No i to postawiło stronę żydowską w obliczu konieczności dostosowania żydowskiej polityki historycznej do polityki historycznej niemieckiej. To znaczy do rozpoczęcia przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, którego można by dalej eksploatować. No i na tego winowajcę zastępczego została wytypowana Polska, co zresztą było zrozumiałe w tym sensie, że znaczna część, większość może nawet tych zbrodni została dokonana na naszym obecnym terytorium państwowym. No a świat nie wchodzi w takie niuanse, gdzie to wszystko się... No w Polsce. Aha! No to już i wszystko jasne. Proszę Państwa, i to jedwabne, i te uroczystości, i te oskarżenia właśnie były następstwem tej zmiany polityki historycznej. Krótko mówiąc, polityka historyczna żydowska została ściśle skoordynowana z polityką historyczną niemiecką i tak jest do dnia dzisiejszego. Nie ma w tym, moim zdaniem, nie ma w tym nic osobistego. To znaczy Żydzi nie mają jakiegoś emocjonalnego stosunku specjalnego, specjalnie wrogiego do Polski czy do Polaków. Być może, że są tacy, którzy tam emocjonalnie reagują, ale większość nie. Tylko jest interes do zrobienia. I ten interes ma taką specyfikę, że wymaga właśnie przyprawienia narodowi polskiemu odrażającego wizerunku narodu morderców przy jednoczesnym takim coraz bardziej przyjaznym traktowaniu Niemców. I ta koordynacja polityki historycznej, jednocześnie sukces niemieckiej polityki historycznej został potwierdzony takim spektakularnym wydarzeniem, jakim była wizyta Benedykta XVI w Brzezińce. Otóż Benedykt XVI wygłosił tam przemówienie i w tym przemówieniu powiedział między innymi, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. Państwo rozumiecie? Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez... No majstersztyk, naprawdę majstersztyk propagandowy, dlatego że Niemcy grona sprawców, z roli sprawców II wojny światowej, jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No czegoż można chcieć więcej? No ale to Niemcy są ofiarami nazistów, a dzieci naziści są, no to takie wymarłe plemię, które może językiem nazistowskim się posługuje i tak dalej. I tej koordynacji polityki historycznej, czy ubocznym skutkiem tej koordynacji polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej jest coraz to bardziej intensywne aplikowanie narodowi polskiemu tak zwanej pedagogiki wstydu. To jest trochę podobne pod względem metody do tego, co ubowcy w czasach stalinowskich, jak ubowcy operowali jakowców. Czego od nich oczekiwali? No żeby się przyznał, taki jeden z drugim delikwent, żeby się przyznał, przyznaj się. A do czego ma się przyznać? No, że AK kolaborowało z Niemcami. Jak się przyznałeś, to już jesteś nasz. A jak się nie przyznałeś, no to jesteś wróg.
I cała ta pedagogika wstydu zmierza do tego, żeby no, wzbudzić w nas takie poczucie winy, w naszym narodzie takie poczucie winy wobec Żydów. Nie bardzo wiadomo właściwie dlaczego, no ale to poczucie winy, dlatego że jeżeli ktoś ma poczucie winy wobec kogoś innego, no to nie będzie mu się sprzeciwiał. Raczej będzie wobec niego taki uprzejmy, uległy i tak dalej, żeby to już tak nie pogarszać sytuacji. Proszę Państwa, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Takie różne żądania pod adresem Polski się pojawiały, coraz bardziej precyzyjne i wreszcie pojawiła się kwota 65 miliardów dolarów jako szacunkowa wartość roszczeń odnoszących się do własności bezdziedzicznej. Tę szacunkową wartość potwierdził były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Shebar Weiss. 65 miliardów dolarów. No to ani dużo, ani mało, ale raczej dużo. Raczej dużo. I nasze władze, kolejne rządy, właściwie nie zajmowały wobec tych roszczeń żadnego stanowiska. W tej sytuacji doszło do rzeczy bardzo niedobrej. Mianowicie żydowskie lobby w Stanach Zjednoczonych, które jest bardzo wpływowe, doprowadziło do tego, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się pod koniec roku 2017 prace nad ustawą tą 467 Just i polskie władze milczały zagadkowo i nawet nie wsparły takiej desperackiej próby podjętej przez część działaczy Polonii Amerykańskiej, żeby do uchwalenia tej ustawy nie dopuścić, żeby ta ustawa nie weszła w życie. Nie tylko nie wsparły wysiłków Polonii Amerykańskiej, ale wszystko wskazuje na to, że te wysiłki jeszcze sabotowały. Otóż środowiska Polonii Amerykańskiej postanowiły zwołać taką dwudniową konferencję w Waszyngtonie poświęconą tej sprawie. Pierwszego dnia miało być sprecyzowane polskie stanowisko i polskie zastrzeżenia, a drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli odwiedzić 450 biur kongresmenów na Kapitolu, żeby im te zastrzeżenia w formie pisemnej przedstawić, żeby oni wiedzieli, nad czym właściwie mają głosować. Ale w międzyczasie tak zwanym przyjechał do Stanów Zjednoczonych wiceminister spraw zagranicznych, pan Marek Magierowski, on teraz jest ambasadorem w Izraelu. No i pan Magierowski odbył bardzo wiele rozmów z rozmaitymi działaczami Polonii Amerykańskiej. O czym rozmawiał, to ja nie wiem, bo on mi się nie zwierza, ale po tych rozmowach znaczna część działaczy Polonii Amerykańskiej, którzy wcześniej zgłosili akces do konferencji w Waszyngtonie, swój udział wycofała. Konferencja się wprawdzie odbyła, ale już nie miała tej siły przebicia. No i wprawdzie uczestnicy odwiedzili biura kongresmenów na Kapitolu, ale już tylko 300. Po prostu za mało ich już było, żeby ten program zakładany wykonać. Jak Państwo wiecie, nie zapobiegło to uchwaleniu tej ustawy, zarówno przez Senat, jak i Izbę Reprezentantów. No i prezydent Trump tę ustawę podpisał. Prezydent Trump tę ustawę podpisał. Nie można powiedzieć, że nie wiedział, co podpisuje. Nie można powiedzieć, że nie wiedział, co podpisuje. Akurat wiem to z najlepszego źródła. Mianowicie od mojego honorable korespondent w Waszyngtonie. On nawiązał kontakt z pracownikami Białego Domu, z biura tam prezydenta Trumpa i ich tam zaczął alarmować, molestować w tej sprawie i oni poprosili o przedstawienie im, jakie są polskie zastrzeżenia do tej ustawy
I ja mu przez telefon to podyktowałem, co ma im przedstawić. I to zostało przedstawione, więc myślę, że prezydent Trump nie może się powoływać na to, że nie wiedział, co podpisuje. Wiedział, co trochę źle o nim świadczy, dlatego że jak został prezydentem, no to miał świadomość, że został prezydentem Stanów Zjednoczonych między innymi dzięki polskim głosom. I on sam to zauważył. I podczas pobytu w Chicago, wizyty w Kongresie Polonii Amerykańskiej w Chicago, powiedział: Polacy, ja was nie skrzywdzę. No ale nas skrzywdził. Jedna rzecz go trochę usprawiedliwia, tylko trochę, że polski rząd ani polski prezydent nie odezwali się ani słowem w tej sprawie, tak jakby ich ta sprawa nic nie obchodziła. Więc można to tłumaczyć na dwa sposoby. No jeden to taki, że pan prezydent Duda jest bardzo nieśmiały. To jest możliwe. On był w ubiegłym roku przyjęty przez prezydenta Trumpa w Białym Domu i odbył z nim 20-minutową rozmowę w cztery oczy. Tego samego dnia, wieczora właściwie, odbyło się w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i pan prezydent Duda w tym przyjęciu uczestniczył. No i przez jednego z uczestników został zapytany, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy z prezydentem Trumpem została poruszona sprawa ustawy 447. Powiedział, że nie. No to ten jego rozmówca zapytał go, dlaczego nie. A to w większym gronie było. Powiedział, dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. Więc dlatego mówię, że jest bardzo nieśmiały pan prezydent z własnej inicjatywy. Się nie ośmiela zaproponować takich rzeczy. No i podczas drugiej wizyty w Stanach Zjednoczonych i podczas drugiej rozmowy z prezydentem Trumpem w Białym Domu, już było po podpisaniu tej ustawy, też pan prezydent Duda się nie odważył w tej sprawie zabrać głosu. I tylko kiedy na wiosnę tego roku ujawniłem notatkę z rozmowy, jaka się odbyła 25 października ubiegłego roku, pana Tomasza Jastgerdiego, który jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, z panem ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który jest z kolei pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Takie stanowisko utworzył Władysław Bartoszewski, jak był ministrem spraw zagranicznych. Dziwaczne stanowisko, dlatego że, no, państwo wiecie, diaspora żydowska to są Żydzi, którzy są obywatelami rozmaitych państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Więc jak oni mają do Polski jakiś interes, to mają swojego ambasadora i tak dalej. A tu nagle diaspora żydowska to obejmuje również polskich obywateli, którzy są żydowskiego pochodzenia. Oni też należą do diaspory żydowskiej. I to, że z nimi się kontaktuje urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to jest trochę dziwaczne. No ale to nie jest jedyne dziwactwo, jakie w naszym państwie występuje. Proszę państwa, ustawa została uchwalona, weszła w życie. Dlaczego ona jest taka niebezpieczna? Jej sens prawny polega na tym, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska wykonała, zadośćuczyniła tym żydowskim świadczeniom majątkowym, które w międzyczasie tak zwanym wzrosły do 300 miliardów dolarów. Tak w każdym razie wynika z listu, jaki wpłynął w styczniu 2018 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z pracami nad projektem ustawy restytucyjnej. No i ten list, autorem tego listu była Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku. No, moim zdaniem miarodajne źródło.
Proszę Państwa, więc sens prawny tej ustawy polega na tym, że władze Stanów Zjednoczonych przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby te roszczenia Polska spełniła. Jest najniebezpieczniejszy, jest artykuł 3 tej ustawy. Otóż on stanowi, on mówi o tym, jak mają być rozdysponowane przychody z działalności bezdziedzicznej, znaczy przychody z własności bezdziedzicznej. I stanowi, że te przychody mają być przeznaczone na wsparcie dla ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. To już tam mniejsza o te inne cele. Chodzi o to, że skoro jest mowa o przychodach z własności bezdziedzicznej, to ona musi zostać wyodrębniona, choćby po to, żebyśmy wiedzieli, jakie przychody przynosi. W przeciwnym razie, jak nie zostanie wyodrębniona, to nie będziemy tego wiedzieć. Więc musi zostać wyodrębniona. Jeżeli już zostanie wyodrębniona, to musi być przez kogoś zarządzana, choćby po to, żeby te przychody zostały rozdysponowane zgodnie z poleceniem ustawy 437. No, nie trzeba chyba być specjalnie przenikliwym, żeby wiedzieć, że to nie będzie żadne gremium polskie, które będzie tą własnością zarządzało, tylko gremium żydowskie, no bo cóż lepiej tam rozdysponuje, zwłaszcza na inne cele, prawda? Proszę Państwa, jaka jest konsekwencja tego? No taka, że jeżeli te roszczenia zostaną zrealizowane, no to na terenie Polski, bo 300 miliardów dolarów, a nawet połowy tej sumy Polska nie jest w stanie wygenerować bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by się przełożyła na inne rodzaje katastrof. W związku z tym te roszczenia mogą być realizowane, mogłyby być realizowane tylko w naturze, to znaczy w nieruchomościach, a więc na przykład Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Lasów Państwowych, udziałach w spółkach Skarbu Państwa, eksploatacji kopalin, no krótko mówiąc, środowiska żydowskie, bo to nie jedno by się tutaj wtedy znalazło, zostałyby na terenie Polski wyposażone w majątek takiej ogromnej wartości. W ten sposób by zyskały dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Po prostu mielibyśmy szlachtę. Dlatego uważam, że skutki tej ustawy stanowią największe zagrożenie dla państwa i dla narodu polskiego od 1939 roku, bo to zagrożenie trzeba nazwać, to jest okupacja. Po łacinie zawłaszczenie to jest okupacja. No to zawłaszczenie, doszłoby do zawłaszczenia Polski przez środowiska żydowskie. Mielibyśmy szlachtę, naród polski zatem zostałby we własnym państwie zepchnięty do trzeciej kategorii, dlatego że pierwszą kategorię stanowiliby okupanci, drugą kolaboranci, którzy tu przybywa z tygodnia na tydzień, no i trzecią dopiero, a reszta by stanowiła kategorię trzecią. Dlatego mówię, że to jest największe zagrożenie, jakie nad nami zawisło od 1939 roku. W obliczu tego zagrożenia zarówno władze, jak i ugrupowania polityczne zachowują całkowite i zagadkowe milczenie. No, a jak nie zachowują, to tak jak niedawno pan wielce czcigodny Antoni Macierewicz tu ofuknął pana Murgrabie, że kto przypomina o tej ustawie, no to uprawia działalność antypolską. Uprawia działalność antypolską. No, ja rozumiem, że Antoni Macierewicz chciał jak najlepiej, ale nawet jak się chce najlepiej, to trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. No bo jeżeli samo przypominanie o tej ustawie jest działalnością antypolską, to jak nazwać uchwalanie takich ustaw i podpisywanie ich? No to już są akty wrogie.
To już są akty wrogie. Więc dlatego tu w obliczu takich aktów wrogich nasze władze zachowują całkowite milczenie, a jak już nie mogą zachować całkowitego milczenia, to udzielają wypowiedzi wymijających. Wspomniałem o tej notatce z rozmów pana Tomasza Jastgierdiego z panem ambasadorem Jackiem Chodorowiczem. Z tej notatki wynikało, bo tam pan Jastgierdi przedstawił punkt widzenia strony amerykańskiej, pan Chodorowicz raczej relacjonował to, co on mówi, ten pan Jastgierdi. No i pan Jastgierdi powiedział tak, że strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego, takiego użył sformułowania, nie można dokonywać przedsięwzięć publicznych i prywatnych. To znaczy czego? Ano tak zwanego kompleksowego ustawodawstwa, o które się upominał 14 lutego tego roku pan sekretarz stanu Mike Pompeo, kiedy był na konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Ofuknął naszych przywódców umiłowanych, że no tu się migają z wprowadzeniem, przeforsowaniem kompleksowego ustawodawstwa. To są przedsięwzięcia publiczne i prywatne, bo nie ma tajnych ustaw. Każda ustawa musi być opublikowana w Dzienniku Ustaw. No a jak jest tam procedowana, no to też jest jawna. Ale, powiada pan Jastgierdi, mimo tej wyrozumiałości, to nie znaczy, żeby w tej sprawie nie nastąpił, jak to się wyraził, istotny postęp. No i sprecyzował, co rozumie przez istotny postęp. Otóż on rozumie przejście do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. No po takiej notatce już nie można mieć wątpliwości żadnych, nie można mieć złudzeń, jak daleko ta sprawa już jest zaawansowana. No i wtedy, dopiero wtedy naczelnik państwa i pan premier, jego pierwszy minister, na wiecu powiedzieli, że, no tam naczelnik państwa, na wiecu powiedział, że Polska tam nie odda ani guzika. To bardzo ładnie. Z tym, że jest jeden problem. Otóż naczelnik państwa formalnie jest prostym posłem, który za nic nie odpowiada. I jego deklaracje, zwłaszcza składane na wiecach, w żaden sposób państwa polskiego nie wiążą. Więc on może mówić tam, co mu ślina na język przyniesie. No pan premier już gorzej, ale dlatego kiedy zobaczyłem, że nie ma żadnej reakcji na tę notatkę, to przygotowałem taki projekt ustawy antyrestytucyjnej, bardzo krótki, więc mogę go tutaj zrelacjonować w całości. 3 artykuły tylko ta ustawa by miała. Artykuł 1, punkt 1. Zobowiązuje się Radę Ministrów, a więc konstytucyjny organ państwa, do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Po innym może zadośćuczyni, jak są uzasadnione, to może, to tylko tym nie. Punkt 2. Obowiązek złożenia tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł 2. Kto wbrew zakazowi wynikającemu z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do realizacji roszczeń, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w artykule poprzedzającym, albo próbuje obejść ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej i stanowi, że kto, będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcego państwa albo organizacji międzynarodowej, działa na szkodę i interesu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I artykuł 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Proszę Państwa, ta ustawa antyroszczeniowa, podobnie jak ta, pod którą tutaj Roty Niepodległości zbierają podpisy, ona nie zabezpiecza Polski w sposób absolutny
przed żydowskimi roszczeniami, tymi. Dlatego, że Stany Zjednoczone nie będą się posługiwały żadnymi argumentami prawnymi, żeby polskie władze przekonać do realizacji tych roszczeń, bo takie argumenty prawne nie istnieją. Naciski na polskie władze idą w tym kierunku, żeby władze polskie stworzyły pozory legalności dla tych roszczeń, pozory legalności. I szczególnie takie no, obrzydliwe jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych próbuje zmusić Polskę do przyjęcia rozwiązania, którego sam nie chce przyjąć, którego Stany Zjednoczone u siebie nie chcą przyjąć. Bo w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak i w Polsce i w innych krajach cywilizowanych, obowiązuje zasada wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego, starożytnego, że własność bezdziedziczną dziedziczy państwo, którego ten zmarły spadkodawca był obywatelem. I w Stanach Zjednoczonych ta zasada obowiązuje i w Polsce. Tymczasem intencją ustawy 467 jest zmuszenie Polski pod drogą sankcji, drogą różnych nacisków politycznych, gospodarczych, no nie wiem jeszcze jakich, zmuszenie Polski do tego, żeby od tej zasady odeszła i żeby te roszczenia, tym roszczeniom zadośćuczyniła. No jest to, jak powiadam, groźne. Pan poseł Rzymkowski, wtedy jeszcze należący do klubu parlamentarnego Kukiz 15, przygotował podobny projekt ustawy antyroszczeniowej, trochę dłuższy od mojego, ale to tam akurat, no mniejsza o to. I jako klub Kukiz 15 ta ustawa, znaczy wniesiona przez klub Kukiz 15, ustawa trafiła pod obrady Sejmu. I 19 lipca tego roku, całkiem niedawno, ta ustawa była głosowana w Sejmie. I została odrzucona głosami Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Tylko trójka posłów się wyłamała z dyscypliny, a resztę głosowało za odrzuceniem tej ustawy. Podobnie jak obóz zdrady i zaprzaństwa, czyli Platforma Obywatelska z satelitami, bo ci się wstrzymali od głosu. Zwracam na to uwagę, że no, Prawo i Sprawiedliwość głosowało za odrzuceniem, a ci się wstrzymali od głosu, to znaczy, że w tak ważnej sprawie dla państwa nie mieli zdania. No to jakby osła spytać, co on sądzi na ten temat, to on by też nam nic nie powiedział. Wstrzymałby się od głosu, prawda? Nawet jakby mówił ludzkim głosem, to by się wstrzymał. No ale to po co go wybierać do Sejmu? W takim razie. I jedynie Konfederacja z tych wszystkich ugrupowań, które do Sejmu się dostały, jedynie Konfederacja w czasie kampanii wyborczej ten temat podniosła. No nie tylko ten, bo inne też, ale również i ten. No i stara się go podnosić, to znaczy stara się o tym przypominać, podobnie jak i tutaj Roty Niepodległości, które przygotowały własny projekt ustawy i zbierają podpisy. Dobrze, że tak się dzieje. Dlaczego, proszę państwa, to takie ważne jest? I zwłaszcza teraz, bo to za chwilę ta okazja nam ucieknie. Już nie będzie przez najbliższe 4 lata, nie będzie żadnej drugiej takiej okazji. Ta ustawa, jeśli by weszła w życie, nie zabezpiecza Polski w sposób absolutny przed tymi roszczeniami, tylko pozwoliłaby nam zyskać na czasie. Bo gdyby została uchwalona i zawierała te przepisy karne, o których mówię, od roku do lat 10, to rząd miałby dobrą wymówkę do tego, żeby się nie wdawać w żadne negocjacje. No bo to 10 lat więzienia, to nie żarty. No teraz tam immunitet każdy ma, ale jak immunitet się skończy, to będzie niedobrze. To można na resztę życia wylądować w lochu.
Więc miałby dobrą wymówkę, żeby się nie wdawać w żadne negocjacje. I w ten sposób moglibyśmy doczekać do przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Bo będą jesienią przyszłego roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, uruchamiając jednocześnie Polonię amerykańską. W jakim kierunku? Ano w takim, żeby obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia i organizacje polonijne dotarły do sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych i im powiedziały, że jeżeli kandydat nie złoży jakiejś obietnicy odnośnie tej ustawy, to niech nie liczy na polskie głosy. To nie jest taka groźba, nad którą można by przejść do porządku, bo jak Państwo wiecie, ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to o zwycięstwie decydowały bardzo niewielkie różnice. A tu można liczyć na kilka milionów głosów, bo dlaczego tak uważam? Otóż Edward Muskal, poprzedni przed panem Frankiem Spulą, przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej, w drugiej połowie lat 90., kiedy pod petycją o przyjęcie Polski do NATO, pan Muskal zebrał 9 milionów podpisów. Powiedzmy, że połowę tego by się udało zebrać teraz, no ale to jest 4,5 miliona głosów. Tego nikt w Stanach Zjednoczonych w roku wyborczym zlekceważyć nie może. Potem może, ale nie w roku wyborczym. Więc to jest, no dlatego tu pośpiech jest wskazany wyjątkowo, bo tak pośpiech jest wskazany, jak Państwo wiecie, tylko w dwóch wypadkach, przy biegunce i przy łapaniu pcheł. Ale tutaj też jest taka sytuacja, że pośpiech jest wskazany, bo już niewiele czasu nam zostało. Ja do dzisiejszego dnia nie jestem pewien, czy to był pomysł dobry, czy niedobry. Ale jeżeli alternatywą jest okupacja Polski, to już trzeba iść na różne ryzyka. I kiedy miałyby się rozpocząć prace, przed rozpoczęciem prac nad tą ustawą, no zakładam, że polski wywiad jest coś wart, że coś tam wie. No ale tu wie pan, no coś trzeba, jakieś założenia trzeba zrobić. No, to jak nic nie jest wart, no to w ogóle nie mamy się nad czym zastanawiać. Ale zakładam, że to nie jest takie bardzo trudne dowiedzieć się, że mają się rozpocząć prace nad taką ustawą, bo żydowskie media o tym nawet tam wspominały, więc to z białego wywiadu można było wywnioskować. I w tej fazie, moim zdaniem mógłby pojechać z Warszawy do Departamentu Stanu jakiś człowiek i powiedzieć im tak. Słuchajcie, wiemy, że tu zaczniecie wkrótce pracę nad taką ustawą. Prosimy was, żebyście tego nie robili. Żebyście od tego projektu odstąpili. Bo jeżeli nie, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. To byłoby bardzo ryzykowne, dlatego że taki wysłannik mógłby usłyszeć, no to występujcie sobie. Ale może by tego nie usłyszał, bo tam dla tych kręgów, które mają duży wpływ na formowanie polityki amerykańskiej, nie jest obojętne, czy rosyjska broń znajdzie się 1000 kilometrów dalej na zachód, czy nie. To jest, mówię, akt desperacji byłby to z naszej strony, ale no, alternatywą jest żydowska okupacja Polski. Ja mówię, nie jestem pewien, czy ja dobrze myślę, bo to no, może by się to skończyło fatalnie. Ale no, trzeba by takiej argumentacji też użyć. No i proszę Państwa, mamy sytuację taką, że trochę dziwną, muszę powiedzieć, bo ta ustawa 467 zobowiązywała sekretarza stanu, żeby w ciągu 18 miesięcy od jej wejścia w życie, żeby przedstawił kongresowi raport. No jak
prostu Polska realizuje te, jak się Polska przygotowuje do realizacji tych roszczeń. Powinien taki raport być złożony do końca października. Nie został. Nie został. No to mamy dwie możliwości. Albo sekretarz stanu zbija bąki i lekceważy ustawy uchwalone przez kongres, albo też robi to celowo, bo na przykład pan prezydent Duda podczas wizyty w Stanach, w Waszyngtonie, mógł poprosić prezydenta Trumpa, ekscelencjo, proszę pana, żeby ten raport nie ukazał się przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Bo jeśli by się ukazał i jeśli by się objawiły skutki jego, a mogłyby się objawić bardzo niedobre, proszę państwa, z czego to można wnosić? Ano z listu, pod którym pod koniec sierpnia podpisało się 88 senatorów amerykańskich na 100. Więc miażdżąca większość, 88 na 100, podpisało się pod listem do sekretarza stanu tegoż właśnie Pompeo, żeby tam między innymi, żeby zastosował wobec Polski, cytuję, śmiałe kroki. No to, to śmiałe kroki to nie zapowiadają niczego przyjemnego. I jeśli by te śmiałe kroki się objawiły, to już tego nie można by było ukryć. Tego już nie można by było ukryć. I to mogłoby mieć bardzo negatywny wpływ na notowania pana prezydenta Dudy i całej większości rządowej. I dlatego być może, że taka prośba została skierowana i potraktowana z pełnym zrozumieniem. Z pełnym zrozumieniem. Taka jest sytuacja, w obliczu której stoimy i ten 30-letni plan obrabowania Polski, o którym tutaj państwu w skrócie opowiedziałem, no wszedł w fazę realizacyjną. W tej chwili jesteśmy w fazie realizacyjnej i temu towarzyszy, bo to nic się nie dzieje przypadkowo, wszystko ze wszystkim jest powiązane. I temu towarzyszy intensywna tresura polskiego społeczeństwa. Na czym polegająca? Żeby się wyrzekło antysemityzmu, żeby się wyrzekło ksenofobii, żeby przestało używać mowy nienawiści. Krótko mówiąc, żeby nasłuchiwało czujnie, co mówi pan redaktor Michnik i żeby za nim powtarzało, jak za panią matką. Żadnych tutaj samowolek być nie może. No, ale a jeśli już ktoś się nie akomoduje do tego, no na przykład ja, bo to Gazeta Wyborcza nigdy inaczej o mnie nie pisze, tylko przed nazwiskiem zawsze znany z antysemickich poglądów. Znany z antysemickich poglądów. No jak nie mogą już mnie odzwyczaić od antysemickich poglądów, to przynajmniej o właśnie taka tresura jest, która zmierza do zdławienia wolności słowa. To potraktujmy tę rzecz poważnie, bo to ja tak lekko o tym mówię, ale to jest sprawa poważna. Po co? Ano po to, kiedy już przyjdzie do fazy realizacji, żeby nie podniósł się ani jeden głos sprzeciwu. Żeby wszyscy byli tak już wytresowani, żeby wiedzieli, że to jest daremne. No to mamy do wyboru dwa typy zachowań. Albo się poddamy tresurze, albo się nie poddamy. No i ja liczę na to, że się nie poddamy. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. I w ten sposób przeszliśmy do drugiej fazy naszego spotkania. Teraz państwo macie głos. Ja się będę odnosił. Proszę bardzo. Ja nazywam się Anton Duch, ja byłem radnym miasta przez jedną kadencję i byłem świadkiem, bo pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że
to się zacznie, ja, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że faza realizacyjna się zacznie. Ja stawiam tezę, że ona trwa już od bardzo wielu lat. Takim przykładem rzeczowym, bym powiedział, jest było przekazanie, znaczy uznanie roszczeń do Szpitala Wolskiego przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wtedy prezydenta Warszawy, i zadośćuczynienie, czyli przekazanie nieruchomości zamiennych za to nieruchomość. To jest 12 pawilonów, to jest duży szpital, więc tych nieruchomości było dużo. Jedną z takich, którą ustaliłem, nieruchomość to była przed kościołem przy ulicy Ostrobramskiej. Tam był taki duży plac. Teraz powstał takie potężne gmoszysko. To właśnie to jest w ramach tej realizacji. Ja mówię, ja byłem tylko radnym jedną kadencję i tych tak zwanych zwrotów było tyle. Natomiast ciekawe jest w tym to, że ten zwrot był, znaczy jest nielegalny, bezprawny, ponieważ Szpital Wolski wprawdzie był zbudowany przez gminę żydowską jeszcze w XIX wieku, przekazany miastu Warszawa dobrowolnie, bez żadnych, i nigdzie widziałem umowę tą, bo pani dyrektor mi przedstawiła umowę przekazującą, tam nigdzie nie ma ani słowa o zwrocie kiedykolwiek, komukolwiek. I jeszcze druga rzecz, został zwrócony na podstawie tej ustawy, o której pan redaktor był uprzejmy powiedzieć. Z 1997 roku. Natomiast szpital nie jest przedmiotem kultu religijnego. No nigdy nie był. No, to jest niemożliwe. Jeśli można się wtrącić, to ustawa ta z 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich stanowiła pierwotnie, że zwrotowi, no to ja się tam krytykowałem użycie tego terminu, dlatego że to jest z punktu widzenia prawnego nieprawidłowe, a po drugie już wtedy mówiłem, że to stwarza bardzo niebezpieczny precedens dla Polski. To, ale pierwotna wersja tej ustawy stanowiła, że temu zwrotowi podlegają nieruchomości, które w przeszłości służyły celom nie tylko religijnym, ale edukacyjnym, nawet higienicznym. Chodziło o łaźnie rytualne. Nie, to być może, że szpital higieniczny celom to służył. No, tam higiena też obowiązuje. Ciekawostką jeszcze jest, że zostały zwrócone również do spółce właśnie w Nowym Jorku trzy piętra w złocistym wieżowcu. Brałem udział w tym głosowaniu. Tak, więc ta ustawa jest realizowana. Jej realizacja jeszcze nie została, zaczęła... To 2004 rok, tak, bo to już jest realizowane, to może to warto nagłośnić przed wyborami. No to już jest po herbacie, dlatego że ta ustawa została uchwalona i weszła w życie w 1997 roku. I ona jest realizowana cały czas. O ile pamiętam, bo do ubiegłego roku zostało przekazanych w tym trybie około 5000 nieruchomości. Czyli co zmieni 447 teraz? 447 obejmie jeszcze większy zakres, mianowicie własność bezdziedziczną, bo tamta to dotyczyła tylko własności byłych gmin żydowskich. Tam zresztą tutaj są ciekawe sytuacje, bo na przykład w Gdańsku powstały dwie gminy żydowskie. Jedna drugiej zarzuca, że to jest nieautentyczna gmina, że to wcale nie są Żydzi, że oni się tylko podszywają. No są takie komiczna strona tego za chwilę. No i bo tu są ogromne pieniądze. Są ogromne pieniądze, więc tu nic dziwnego, że chętnych. No i ta nowojorska organizacja restytucji mienia żydowskiego, bo na czym polegał problem z tą ustawą? Ja zresztą trochę przyczyniłem się może inaczej do zmniejszenia obciążeń, jakie Polska tu by miała. Byłem kiedyś zaproszony do Polskiego Radia, jeszcze jak mnie zapraszali, taką audycję na żywo, takiej audycji na żywo, i tam był poseł SLD, poseł Unii Demokratycznej, jeszcze ktoś, pan redaktor Mądrzejewski, no i ja.
I temu posłowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej wypsnęło się na antenie. Tak się rozgadał, że mu się wypsnęło, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. No ja mówię, panie pośle, to tak mi pan mów. To widzę, że wy nie dlatego chcielibyście im to oddać, że uważacie, że to jest słuszne i usprawiedliwione, tylko się ich boicie. No to mówię, może się tak nie boimy, bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą tutaj. No i on taki był zmartwiony, że mu się to wypsnęło, ale ja się zorientowałem z dalszych tam jego wypowiedzi, że nie bardzo się orientuje w takim tle prawnym. No i jak już tam żeśmy wyszli ze studia, to zaprosiłem go na kawę i zacząłem mu mówić, jak to wygląda. No i on tak po tam paru minutach chwycił, mówi, o to jak tak, to ja to będę inaczej na komisji tam relacjonował. Więc ja go zacząłem przekonywać, żeby odejść w ustawie od tego sformułowania zwrot mienia. Bo to jest prawnie nieuzasadnione, ale on mi na to powiedział tak, proszę pana, jak prezydent Kwaśniewski był w Nowym Jorku, to naobiecywał swoim zwyczajem, naobiecywał tym Żydom tam coś i mnie jako posłowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wypada tu prezydenta Kwaśniewskiego dezawuować. No ja mówię, rzeczywiście panu nie wypada, ale skoro tak, już tak ten zwrot musi pozostać, to już trudno, ale w takim razie zmieńcie państwo zapis w tej ustawie, że ten, z tego pierwotnego, że zwrotowi podlegają nieruchomości służące tam celom takim i takim i tak dalej, na zapis taki, że podlegają zwrotowi nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom, co by wyłączało nieruchomości niezabudowane. I on mówi, to jest możliwe. No to ja mówię, panie, jak jest możliwe, to zróbcie tak. Wiemy, że trzeba zapłacić łapówkę za wejście do NATO, a dlaczego taką dużą? To się targujmy. No i tak się stało. Także za niewielką cenę, razem z tym posłem, on już nie żyje, uratowaliśmy dla Polski chyba jakieś 3 miliardy dolarów. Także bardzo dobra inwestycja. Proszę? Warta kawy. No, proszę bardzo. Jacek Władysław, Tyzol, Partia Korwin. Ja mam właśnie dwa pytania. Jedno to dotyczy chyba w kampanii wyborczej. Pan ujawniał treść pewnej notatki, prawda? Tak, to tutaj mówiłem. Temacie, tak? Tylko tutaj o co mi chodzi z tą notatką? PiS się w ogóle wypiera jej istnienia, tak? Ja pamiętam w jednym z programów telewizyjnych, jeden z moich właśnie partyjnych kolegów, posłowi PiS-u, któremu zadał pytanie odnośnie implikacji tej notatki, to odpowiedź tam była, nie ma takiej notatki. Więc chodzi mi o to, jaka właściwie była tak by historia tego, jak ona trafiła, co rzeczywiście świadczy o tym, że ona istnieje i że no, faktycznie na jej podstawie coś się toczy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no to już bardziej o panu, sprawa pani Żanety Konkolewskiej, o ile dobrze pamiętam. Czy w ogóle udało się wzruszyć ten wyrok, to po pierwsze? Na razie nie. Na razie nie. Ale na razie trwa egzekucja. Okej, okay, a teraz, ale rozumiem, że to jest jeszcze prowadzone. Złożyłem do sądu sprzeciw od wyroku zaocznego. No i czekam na decyzję. No właśnie, ale jeszcze w sprawie tej pani, no bo tam wiele osób panu zarzuca, że pan ujawnił jej dane, podczas gdy były znane od lat tak naprawdę. Tak? Ale nawet gdyby nie były znane, to nie widzę powodu. Proces nie toczył się przy drzwiach zamkniętych i nie widzę żadnego powodu, żebym uczestniczył w jakiejś konspiracji odnoszące się do nazwiska mojego wierzyciela. No tak, tylko pytanie jest takie, czy jakieś kroki prawne wobec tych, którzy zarzucają właśnie to po pierwsze ujawnienie. Proszę pana, nie będę podejmował żadnych kroków prawnych, dlatego że mam, po pierwsze, nie mam zaufania do jakiegokolwiek organu państwowego polskiego, a po drugie mam nieprzezwyciężoną awersję do niezawisłych sądów zwłaszcza. Dlaczego? Otóż kiedy nam złodziej ukradł samochód, no i po roku się znalazły części od tego samochodu w liczbie 2 sztuk, bo były numerami opatrzone, więc policja złapała w dziupli takiej tam pod Mińskiem Mazowieckim. No tam wiadomo było, kto tam właścicielem tej dziupli jest. Zwróciłem się do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie naszych roszczeń, no bo tu samochód tego. Sąd mi odpowiedział, że my nie mamy żadnych roszczeń do tego złodzieja,
bo części się znalazły. Więc powiedziałem sobie wtedy, już nigdy więcej nie będę się ośmieszał składaniem pism. Tak było kiedyś w czasach sarmackich, Polska słynęła z kiepskich mostów. No i nawet takie porzekadło było, widzi, że most jedzie. No, to widzi, że sąd i pisze tam. Nigdy więcej. Tylko trochę szerzej właśnie o kwestii tej notatki i... Już mówię, tak, 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 już mówię. Proszę pana, no co tu dużo mówić, notatka jest. Notatka jest, ja ją pokazywałem nawet, tylko odmówiłem panu Grzegorzowi Braunowi, który chciał, żebym ja ją pokazał do kamery. Bo można by było w ten sposób zidentyfikować mojego informatora. Ja takich rzeczy nie mogę zrobić, bo wie pan, nikt by już mi nic nie powiedział. W związku z tym nie. Natomiast gdybym ja tę notatkę sobie wyssał z palca, to nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Tylko on był już dawno aresztowany. I bym tam bliskie, no jak to się mówi, bliskie spotkania trzeciego stopnia były ze mną. Także pan Żaryn powiedział, nie zaprzeczał, że ta notatka dotyczy czegoś zupełnie innego, ale nie chciał powiedzieć, czego dotyczy ta. Więc ja to, no wiem, no co mają mówić? Co mają mówić? No powiedzą... Tak, rzeczywiście tu się wdajemy w rozmowy z delegatami Departamentu Stanu na temat realizowania tych roszczeń. No to myślę, że nawet 5 posłów nadwyżki Prawo i Sprawiedliwość nie miało w tej sytuacji. Więc no, co mają mówić? No, idą w zaparte, jak to się mówi. To jest tak, że do pewnego momentu tak można robić. To tak jak z przygotowaniami do wojny. Dopóki one nie wykraczają poza takie tam negocjacje dyplomatyczne, no to bardzo łatwo jest je ukryć. Ale jak już wojska zajmują pozycję wyjściową do natarcia, to milionowa armia się w krzakach nie schowa. Już wtedy to widać. No, zbliżamy się do tego momentu, kiedy to będzie już widoczne. Nie wiem, co wtedy powiedzą. Znaczy, nie wiem, ale wyobrażam sobie, że może być taka tutaj deklaracja. No dobra, podpisaliśmy, zdradziliśmy was, ale i tak macie szczęście, to myśmy was zdradzili, bo inaczej to by Tusk was zdradził, dopiero by było nieszczęście, tak. No to i co więcej, myślę, że bardzo wielu ludzi tę argumentację przyjmie, bo już są tak wytresowani, że... To już było, że kradną, ale tam ci kradli więcej. Tak, no to nie, wspieramy się o różnicę łajdactwa. To, tak. Proszę bardzo. Ja bym chciał. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać, co konkretnie ma zawierać to podsumowanie, ten raport Majka Pompeo? Nie wiem. Nie wiadomo. Tak. On napisze raport, jakbym ja wiedział. Nie, to... ale nie wiem, chodzi o wytyczne. Czy on ma konkretnie... Proszę pani, raport ma zawierać ocenę tego sekretarza stanu, co Polska, między innymi Polska w tej sprawie zrobiła. No i jeżeli na przykład on napisze, że Polska nic nie zrobiła, tylko się tu miga, no to Kongres wtedy zaproponuje jakieś śmiałe kroki. No, nawet nie śmiem się domyślać, jakie to kroki mogą być, ale no, mamy pewien precedens. Szwajcaria miała taki problem. W 90-tych latach chodziło o tak zwane martwe konta w bankach szwajcarskich. Bardzo wielu Żydów, głównie z zachodniej Europy, ale nie tylko z zachodniej, lokowało tam depozyty w szwajcarskich bankach. No i później Niemcy ich tu przywieźli, wymordowali i tak dalej. I nikt się tam nie zgłaszał, bo tu już ani spadkobierców nie było, ani nikogo. Więc to dlatego konta martwe, ale te depozyty tam były i żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu się do tego dobrały i zażądały, żeby rząd szwajcarski nakazał bankom przekazanie tych depozytów im. No to rząd był zdumiony, a banki tym bardziej, co, jak im, a ja niby dlaczego wam, prawda?
albo to jest własność żydowska. Nie, to nie jest własność żydowska, to jest własność tam Chaima, tam Cyngelmana, prawda, ale nie żydowska. No, to jak się zgłosi spadkobierca Chaima Cyngelmana, to my mu to damy, a wy nie. Ale no, rząd jedną rzecz zrobił, mianowicie wyliczył, ile tego jest. Nakazał bankom, żeby tam bez zdradzania tajemnicy bankowej, żeby podliczyli to. Okazało się, że jest 1,5 miliarda dolarów. No to wtedy organizacje przemysłu Holokaustu już nacisk zwiększ krzywy. I może to by nie było takie brzemienne w skutki, gdyby nie to, że właśnie rząd Stanów Zjednoczonych ostrzegł Szwajcarię, że jeżeli nie wypłaci z tych martwych kont, to Stany Zjednoczone zamrożą wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie amerykańskim i być może państw sojuszniczych. I rząd sobie wyliczył, że to by było znacznie gorsze i wypłacił nie 1,5 miliarda, 15 miliardów. Także Polska myślę, że jest jeszcze bardziej wrażliwa na tego typu naciski niż Szwajcaria. Więc zwłaszcza jakby śmiałe kroki zostały podjęte, to naprawdę wtedy w Houston mamy problem. I kto z Departamentu Stanu mógłby jechać tam i żebrać? Nie żebrać. Znaczy no, za kwestię, znaczy, pod, znaczy no, trochę tam nie żebrać. Tym, że kazać, jakby, kazać, nie, to proszę pani, proszę państwa, no mamy przecież tu precedensy, przynajmniej dwa. Pierwszy to jest nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona przez Sejm w 1998 roku. I na życzenie strony żydowskiej został tam umieszczony artykuł 55, przewidujący karalność tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Czyli każdą formę publicznego kwestionowania zatwierdzonej wersji historii II wojny światowej, a obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w szczególności. O, to prawda, ta wersja nie jest taka ostateczna, bo no, ja już trochę żyję na świecie, ale to za własne, za mojego życia, 4 wersje, jeśli chodzi o liczbę ofiar. No to pierwsza to była 4 miliony. Potem już coraz mniej, teraz już tak około 1 miliona, tam to już jest wersja ostateczna. Więc kłamstwo oświęcimskie oznaczałoby teraz podważanie tej liczby, no tam mniejsza z tym. I przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 to ogranicza wolność słowa, swobodę badań naukowych i tak dalej. Nikt tego nie zauważył. Dopiero kiedy Polska spróbowała użyć takiego samego narzędzia, dla ochrony własnej reputacji, no bo polskie obozy zagłady i tak dalej, i wprowadziła artykuł 55a, na tym polegała nowelizacja, który tam przewidywał karalność tego kłamstwa obozowego, że tak to nazwę, to klangor się podniósł na cały świat, aż pod niebiosa. Tam klangor jeszcze nie był taki może ten, chociaż to było takie przygotowanie artyleryjskie, a główna salwa padła właśnie z Departamentu Stanu. Rzeczniczka Departamentu Stanu ostrzegła Polskę, że jeżeli się nie opamięta i nie wycofa tej nowelizacji, to zagrozi swoim interesom strategicznym. To była poważna, jak to gitowcy mówią, poważna zastawka. No, to zresztą nawet i skłania do postawienia innego pytania. No dobra, jeżeli z powodu takiej, no bądź co bądź drobnej sprawy, możemy zagrozić swoim interesom strategicznym, to co nas może czekać, jak będzie naprawdę niebezpiecznie? Naprawdę niebezpiecznie. No to jeden taki przykład, jedna ilustracja. No i co się stało? Polskie władze z podkulonym ogonem te nowelizacje anulowały. Tak, a jeszcze, a puenta jest taka, że rządowa telewizja przedstawiła to jako sukces.
Dlaczego? A no bo cały świat o nas mówił. Rzeczywiście, to prawda. Tylko ja to porównałem, że to przypomina mi taką sytuację kobiety, która właśnie przed chwilą doświadczyła gwałtu zbiorowego i wybiega na ulicę i woła do przechodniów: patrzcie, jakie mam powodzenie u mężczyzn. To trochę tak. Drugi przykład to jest urodziny Hitlera. No to pamiętamy, że ekipa TVN-u podróżowała przez głębokie lasy koło Włodzisławia Śląskiego i nagle usłyszała odgłosy urodzin Hitlera, tam gdzieś z głębi puszczy. I kierując się tymi odgłosami, tam trafiła na polanę, gdzie te urodziny się odbywały. I wszystko sfilmowała, ale nie puściła tego na antenę. Tylko 9 miesięcy później, właśnie kiedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczynały się prace nad ustawą 437. No i oczywiście, no ja, tu naziści tu świętują urodziny Hitlera, tu w lasach tu siedzą, jeden nazista na drugim, trzecim pogania. No to wiadomo, że nie można tu żadnego pobłażania wobec takiego kraju, takiego bantustanu tutaj zastosować. No ale pojawiły się takie pogłoski, że to było zainscenizowane. Że tam jakiś się zgłosił do prokuratury jegomość, który powiedział, że dostał 20 tysięcy od jakichś nieznanych sprawców, którzy mu tam zamówili te urodziny Hitlera, a potem przyjechała ekipa i to sfilmowała, jak oni tam to zaaranżowali. No i niezależna prokuratura wszczęła śledztwo. I co się wtedy stało? Pani Georgetta Mosbacher powiedziała: jak jeszcze ktoś się będzie czepiał TVN-u, to ja mu ruski miesiąc pokażę. No i oczywiście natychmiast śledztwo zostało zakończone i tyle. A pan Bertolt Kittel, który właśnie taki słuch ma wyostrzony, to dostał nagrodę. Także, no tak, nasze władze reagują na tego typu, na bardzo słabe naciski zresztą. A tu, czy proszę? Czy byłby na tyle znaczny, że mógłby coś zmienić? Mógłby, proszę pani, no... Nacisk rzeczywiście wybrzeć. Proszę pani, znaczy nacisk na kogo? Na Stany Zjednoczone. Mówię znaczy, tylko... przyjść i tak i powiedzieć. Tylko, tak, to jest okazja, powiadam, raz na 4 lata się trafia nam. I albo z niej skorzystamy, albo nie skorzystamy. Potem już nie będziemy mieli żadnej. Proszę bardzo. Czy jest jakieś światełko w tunelu, jakieś pozytywne wyjście dla Polaków w sytuacji tych roszczeń? Czy w ogóle pan No przed chwilą to mówiłem, że jeśli byśmy teraz doprowadzili do przeforsowania takiej ustawy, w co ja nie bardzo wierzę, bo no jest 235 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą głosowali za odrzuceniem takiej ustawy. Wszystko jedno, z kogo. Bardzo dobrą ilustracją tego nastroju jest właśnie zachowanie pana posła Rzymkowskiego, który własny projekt wniósł, ale jak się zapisał na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, to powiedział, że ta ustawa w ogóle bez sensu jest. No takie wpisowe musiał zapłacić, także tutaj nie ma wątpliwości, jaka, że tak powiem, diagnoza jest w Prawie i Sprawiedliwości. Ale zwracam uwagę, że ani słowem się nie odzywa nawet ta nieprzejednana opozycja na ten temat, ani słowem. Gdyby naprawdę to by rozsmarowali Prawo i Sprawiedliwość na podłodze, a tu nic. Bo w ogóle w istotnych dla państwa sprawach obydwa obozy, to znaczy obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm i obóz zdrady i zaprzeństwa, zachowują się tak samo. Zachowują się identycznie. Przypomnę, no sprawa Anschlussu, referendum w sprawie Anschlussu w 2003 roku. I Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska agitowały za Anschlussem, więc zachowały się identycznie. Głosowanie 1 kwietnia 2008 roku nad ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji traktatu lizbońskiego.
tak samo. Jedni i drudzy głosowali za ratyfikacją, za upoważnieniem prezydenta. No i teraz w tej sprawie znowu identyczna reakcja, to znaczy brak reakcji. Jestem przekonany, że nie jest to przypadkowe, że nie jest to przypadkowe, bo nie ma przypadków, są tylko znaki. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, ja mam pytanie, czy fundacja baz amerykańskich w Polsce nie może być to zaliczką? No, nie, dlatego, że to roszczenia to nie przysługują, bo nawet rząd amerykański się o nie nie upomina, tylko organizacje przemysłu Holokaustu się upominają. I to będziemy musieli, znaczy już płacimy ekstra. To płacimy ekstra. Ja dlatego zresztą uchodzę za ruskiego agenta. To znaczy tylko w tygodnie nieparzyste, bo w tygodnie parzyste to za niemieckiego, austriackiego, a w niedzielę i święta za watykańskiego. Więc jestem, można powiedzieć, agentem uniwersalnym. On niewiele mu się może równać tutaj, nawet naczelnik państwa taki nie jest. No potrójny, tak, poszóstny nawet, jak tam się by poskrobać dobrze. Więc co to znaczy, że Polska należy do NATO? To znaczy, że Polska jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium państwowe dla potrzeb globalnej rozgrywki, jaką Stany Zjednoczone prowadzą w skali światowej, a to z Rosją, a to z Chinami, a to z Iranem, a to jeszcze z kimś innym. I my nie będziemy, to nie my będziemy decydowali o tym, kiedy ta rozgrywka się tam rozpocznie, jakie przybierze rozmiary. My możemy tylko odczuć skutki tego. A te skutki mogą polegać na zniszczeniu naszego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Dlatego uważam, że Polska powinna otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Jakieś wynagrodzenie. Tyle tylko, że nikt się o to nie upomina. O, proszę bardzo, takim odwrotnym przykładem jest Turcja. Jest Turcja. Turcja teraz, no to taka jest napięcie w stosunkach turecko-amerykańskich. Turcja jest w NATO. Ale kiedy Stany Zjednoczone zaczęły Turcji tam wygrażać, to Turcja powiedziała, że ona w takim razie się zastanowi, czy by nie przejąć bazy lotniczej amerykańskiej, tam są składowana broń jądrowa. No to teraz Departament Stanu oskarżył, czy Kongres oskarżył Turcję, że łamie prawa człowieka i że rzeź Ormian dokonana na początku XX wieku to było ludobójstwo. Patrzcie Państwo, przez 100 lat nikt tego nie zauważył, a teraz... Ponad 100 lat, nikt tego nie zauważył. No więc tak to jest, tak to jest. Jeśli chodzi o bazy, to z nimi jest sprawa taka, bo NATO zostało rozszerzone, jeśli chodzi o Polskę i jeszcze dwa tu państwa, w 1999 roku. Ale w 1997 roku, na dwa lata przed rozszerzeniem NATO, zostały w Paryżu zawarte takie porozumienia amerykańsko-rosyjskie dotyczące tak zwanych środków budowy zaufania. Tam między innymi chodziło o to, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej i że na terytorium nowo przyjętych członków nie będą zakładane stałe bazy NATO. Dlatego ta ciężka brygada amerykańska ma charakter rotacyjny. Nie jest stała, tylko rotacyjny. Co to znaczy? Ano w noc kupały będzie w jakimś jednym miejscu, w noc Walpurgi w jakimś innym, a jeszcze tam w noc Bożego Narodzenia, jeszcze gdzie indziej. My nie wiemy gdzie, natomiast jedno wiemy na pewno o tym wojsku, że ono nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego, to chyba oczywiste.
prawda? No, a co my zrobimy w sytuacji, kiedy ten własny rząd im powie, słuchajcie chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, zabieramy się do domu. Albo nawet, słuchajcie chłopaki, tu jest całkowicie bezpiecznie, bośmy dokonali kolejnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, no i właściwie to jedziemy do domu, bo tu nie jest, no, po co mamy tu siedzieć, jak w domu jest najlepiej, prawda? Proszę Państwa, Polska mogłaby uzyskiwać takie korzyści z faktu obecności w NATO, tyle tylko, że no jakby chciała. Pierwszy taki moment, kiedy mogła uzyskać jakąś korzyść, to był moment, kiedy Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Poprosił nas prezydent Bush, żeby tam takie lepsze wrażenie to wyglądało, że to operacja społeczności międzynarodowej. No dobrze, ale mogliśmy poprosić prezydenta, spełniając jego prośbę, mogliśmy poprosić o przysługę wzajemną. To, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą na nas wywierały nacisków w sprawie żydowskich roszczeń. Nie, że tam Żydom zabronią, niech oni gęgają, to my też będziemy gęgać i te, ale żeby nacisków nie było. I po drugie, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Wtedy wszystkie państwa wierzycielskie to już były państwa należące do NATO. Więc Polska miała dobry argument, żeby tej konwersji tam oczekiwać. Konwersja polega na tym, że zamiast spłacać raty zadłużenia, za zgodą wierzycieli przeznaczylibyśmy te pieniądze na modernizację sił zbrojnych. I mieliśmy dobry argument, że to nie tylko polskie siły zbrojne, znaczy polskie, ale to jest element sił zbrojnych całego paktu. W dodatku polska armia jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc w bardzo czułym miejscu. I to jest modernizacja tej armii, leży w interesie wszystkich członków paktu. No trzeba było coś tam kupić i u nich, żeby tam mieli interes, ale... Tak jak nie wiedzieliśmy, co polskie wojsko w tym Iraku właściwie robi, to tak byśmy wiedzieli, że zarabia pieniądze na modernizację sił zbrojnych. No ale prezydent Kwaśniewski, ja dlatego go uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski, ani mu do głowy nie przyszło, żeby o to poprosić. Ani mu nie przyszło do głowy. Parę lat później byłem w Waszyngtonie, no bo ja nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo tu może mi się wydawać, że z Amerykanami to my możemy tak tu sobie gadać, jak równy z równym. No i jak tam zabiegałem o rozmowę z jednym takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana w swoim czasie, prosiłem chociaż o 10 minut, on mi po 3 godziny poświęcił, więc był bardzo uprzejmy. No i się dowiedziałem, czego chciałem, to znaczy, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. I on mówi tak, że no, z tymi roszczeniami, z tymi naciskami w sprawie żydowskich roszczeń, i to była trudna sprawa, no, ja to wiem, że to z uwagi na wpływy żydowskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. Natomiast ta konwersja, to mówi, to do załatwienia było, dlatego że wtedy Stany Zjednoczone na operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie wydawały 300 milionów dolarów dziennie. Dziennie. Więc kilka miliardów dolarów rocznie, to by dla nich w ogóle nawet by nie, tam nie zauważyli tego, a dla nas to by była... To był istotny zastrzyk. No ale jak to się skończyło? Ano została utworzona taka firma Nord Corporation, z którą tutaj kolaborowały. To ona miała rozliczyć agentów amerykańskich, takie gratyfikacje im wypłacać. No i w poszczególnych krajach kolaborowały z nią takie firmki. W Polsce taka firma Ostrowski Arms. To chyba jednorazowego użytku. Nie wiem, czy ona istnieje nadal. No i tyle, to agenci dostała. Polska nie miała z tego nic. Jak minister Klich
zarządził ewakuację tego kontyngentu z Iraku, to go zapytałem, panie ministrze, wygraliśmy tę wojnę czy nie? No bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są tam branki, prawda? A jak przegraliśmy, no to ktoś, kogo postawić pod ścianę, przecież nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę, nikt za to nie odpowiada. Głuche milczenie było mi odpowiedzią, dlatego że to była operacja pokojowa, jak się okazało, a to ani wygrać, ani przegrać nie można, więc to tak. Druga taka okazja to się trafiła w czerwcu 2014 roku, kiedy prezydent Obama przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli bardzo niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. No, podjęliśmy się dobrze. Ale można było poprosić prezydenta Obamy właśnie po raz żydowskie roszczenia, żeby tu na piśmie tam żadnych nacisków. I po drugie, że Polska podejmując się tej niebezpiecznej roli, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. Państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że Stany Zjednoczone potraktują Polskę tak, jak traktują inne państwo frontowe, czyli Izrael. A więc 4 miliardy dolarów kroplówki na modernizację sił zbrojnych i udogodnienia wojskowe takie podobne, czy podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. I znowu pan prezydent Komorowski zapomniał powiedzieć to prezydentowi Obamie. I tylko pan minister Sikorski potem w podsłuchanej rozmowie w restauracji Sowa i Przyjaciele powiedział, że zrobiliśmy Obamie laskę za darmo. To znaczy on zrobił, no, on był ministrem spraw zagranicznych i z tego melancholijnego tonu to wynika, że nawet on przyjemności z tego nie miał. To już całkiem źle. Całkiem źle. Więc tak to wygląda i no, powinniśmy brać przykład z Turcji. Przecież widzimy, jak Turcja spełnia właściwie każdą prośbę amerykańską, która nie zagraża interesom tego państwa. I za każdym razem prosi o wynagrodzenie, i to z góry, dlatego że znając taką niestabilność polityki amerykańskiej, dołu może nie być. Trzeba z góry. No ale jak w Polsce nikt, pan minister Błaszczak od razu powiedział, jeszcze nawet prezydent Trump nie zdążył ust otworzyć, a on powiedział, że 2 miliardy dolarów zapłacimy za ten. No to, no to czegoż Amerykanie mogą chcieć więcej, prawda? Czegoż chcieć więcej? Proszę bardzo. Proszę państwa, no jak nie ma pytań, no to dziękuję bardzo państwu. Dziękuję przede wszystkim Rotom Niepodległości za nieustępliwość w organizacji tego spotkania, dlatego że no, umiejętność zwalczania przeciwności losu też jest bardzo ważna. No właśnie, może ja zapytam się, tak? Jako już dotarłem spóźniony przez tak sytuację, która miała miejsce, pozwolę sobie zapytać, cóż się wydarzyło takiego? Wydarzyło się... Pan stał przed bramą, informował wszystkich przybyłych. Tak, tak, wydarzyło się to, że wczoraj, czy przedwczoraj, Gazeta Wyborcza opublikowała taki materiał, że no, mam odbyć spotkanie tu w piątek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, no ale to słuchanie człowieka, który tam Kasię skrzywdził i tego, no, nagłówek był nad tym artykułem taki, że pedofilia w kościele, no nie wiem dlaczego, ja nie jestem dygnitarzem kościelnym, więc trochę mnie to zdziwiło, no ale że słuchanie takiego człowieka nie jest ciekawe. Wychodzi na to, że pan jest anty, jak tutaj zawsze mi się z pana wywiadu przypomina pewna anegdotka polityczna, jak był wyścig po antylopa. No, wie pan, ja, no to nie za żaden wstyd, ale ja jestem uważany za antysemitnika. Mnie te oskarżenia nie konfundują specjalnie, dlatego że na czym polega antysemityzm według Ligi Antydefamacyjnej, która w tej sprawie jest kompetentna. Otóż Liga Antydefamacyjna
amerykańska uważa za antysemickie takie opinie, na przykład, że Żydzi mają duży wpływ w sektorze finansowym w Ameryce. I w mediach, i w przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto Amerykę trochę zna, to wie, że to jest prawda. Że tak jest. No to rozumiem, że Liga Antydefamacyjna stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. No to jak tak, to jest to raczej komplement w takiej sytuacji, a nie krytyka. Co więcej, no, mecenas Parolski świętej pamięci, był mistrzem olimpijskim w szabli, on miał poglądy narodowe takie i w związku z tym często też był oskarżany o antysemityzm. On się nie spierał, nie polemizował z takimi oskarżeniami, tylko jak go ktoś oskarżył, to rozkładał ręce teatralnym gestem i mówił: antysemityzm, piękna idea. No, proszę Państwa, no, takich ludzi, słuchanie takich osób jest nieciekawe. Tak napisała Pani. No, obecność Państwa świadczy, że to ona nie miała racji. No. To tak, to jest takie totalniackie podejście, które zapoczątkował jeszcze za czasów carskich taki, tak, urzędnik taki, on miał tytuł Oberprokuratora Najświętszego Synodu, to takie dziwaczne, bo to Piotr Wielki wprowadzał takie nazwy. No i on się nazywał Konstanty Pobiedonosce i no, taki był właśnie namolny. Jego Lew Tolstoj sportretował w Annie Kareninie w postaci Karenina. To właśnie jego cechy. Takie. On niby nic złego nie robi, ale no strasznie nas irytuje. I on na przykład mówił tak, a miał duży wpływ na Aleksandra III. I mówił tak, że wszyscy ludzie rosyjscy, właśnie wszyscy ludzie rosyjscy, bez wyjątku, są przeciwni temu, żeby teatry w Wielkim Poście przedstawienia wystawiały. Wszyscy. Nawet ci, co bilety na te przedstawienia kupili. Więc no, to jest totalniackie. Bolszewicy potem to przejęli. No i teraz Gazeta Wyborcza też to przejęła. Ale to ja pana redaktora Michnika zawsze podejrzewałem, że to jest takim totalniakiem, który tam się różne kostiumy w płaszcze Konrada się tam stroi, ale jak tam się trochę zapomni, to zawsze ubeckie cholewy spod tego płaszcza tam mu wystają. Także to specjalnie mnie to nie... Proszę bardzo. Stanisławie, jeszcze jedno szybkie pytanie, jeśli można, bo w nawiązaniu też do tego, co pan tutaj mówi, to te ataki nie tylko ze środowiska Gazety Wyborczej są wyprowadzane, ale już właściwie z każdej strony, włącznie z tym, że te panie, które się mianują tam koleżankami tej osoby zwanej Kasią, to już tam ze swoimi wściekłymi macicami też wychodzą i gardłują przeciwko panu. I właściwie z każdej strony... To nie jest takie uciążliwe, wie pan, bo one... Nie. Tam, on, jak byłem w Poznaniu, to tam pani prezydentowa Jaśkowiakowa na czele takiej, no niedużej watachy tam wtargnęła do tej księgarni. No i tam próbowały zakłócać przebieg tego spotkania, tam bardzo się rozkrzyczały, żebym przeprosił tę Kasię. Ja jej w ogóle nie znam, więc to... No i wie pan, nie wiem nawet za co, bo to jest podobna sytuacja jak w czasie takiej afery felietonowej, jak na antenie Radia Maria powiedziałem, że podczas gdy my jesteśmy tutaj zajęci wprowadzaniem demokracji na Ukrainie, Białorusi, od tyłu zachodzą nas Judejczykowie. Klangor się podniósł na całym tym. No i akurat rozmawiałem z ojcem Rydzykiem, a on mi powiedział, że pan marszałek Marek Jurek, który był wtedy marszałkiem Sejmu, list przysłał, żebym ja przeprosił. No i pokazuje mi ojciec Rydzyk ten list. Ja mówię, no proszę ojca dyrektora, marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie, właściwie nie powinno mu się odmawiać. Ale mówię, nawet i on nie może takich żądać rzeczy niewykonalnych. Bo mówię, po pierwsze, pan marszałek nie wskazał, kogo mam przeprosić, a po drugie, za co?
Więc mówię, nie mogę tego zrobić, bo... Pani Wachowicz twierdziła, że premierowi się nie odmawia. Nie, to no... To wie pan, no może ona ma rację, a... Ale pracuje jeszcze z Leszem Rycerzem i Radio Maryja? No na razie nie, ale to wie pan, no to tak bywa. Ja uznaję prawo szefa rozgłośni do tego, że współpracuje z kim chce. A jak z kimś nie chcę, to nie współpracuję. Nie gniewam się o to. Tak, tak, ale chodziło mi też o to, że my właściwie obrywamy z każdej strony. I nawet historia miejsca tego dzisiejszego spotkania to pokazuje, że jak tak dalej pójdzie, to gdzieś się będzie jak pierwsi chrześcijanie. No tak, to właśnie i o to chodzi. O to chodzi, więc wie pan, ja mówię z jednej strony, to oczywiście trochę dezorganizuje wszystkie przedsięwzięcia, ale z drugiej strony to jest tak jakby powiedział kukuniek, są plusy ujemne, ale są też plusy dodatnie. Bo plusem dodatnim jest to, że te panie, one intencje mają na pewno odmienne, ale one mi robią reklamę. I Gazeta Wyborcza robi reklamę. No, intencje, jak mówię, ale nie tylko intencje się liczą, skutki też się liczą. Czyli myślimy tak jak Hitler Jugend, co nas nie zabije, to nas zabije. Tak, tak, wie pan, poza tym posiadanie wrogów też ma plusy dodatnie i ujemne. Plusem dodatnim jest takie, jakbym, wie pan, ja na przykład tak myślę, że jakbym nie miał wrogów, no to bym zaczął podejrzewać, że to, co robię, to jest nieważne. A skoro wrogowie są, a to znaczy, że to jest ważne i oni teraz taką furią się tam, no, czasem na mnie rzucają, to znaczy, że to, co robię, to jest ważne, w każdym razie dla nich to jest ważne. No to... Ja tylko powiem taką ciekawostkę, że podczas tego ostatniego spotkania na Foxa pod domem dziennikarza, to wśród tych pań protestujących, to nawet zjawił się ksiądz Wojciech Lemański. To było bardzo ciekawe. Tak, tak, to mi przypomina, wie pan, takie Karol Olgierd Borchardt pisał tam ten krążownik pod Somosiery. Kapitanem jednego statku, chyba Kościuszki, był taki pan kapitan Eustazy Borkowski. On tam lubił zaglądać do kieliszka i tam żonie to tylko resztki pensji, bo lubił reprezentację. No i wigilia była i zarządził zbiórkę załogi. No i powiada tak. W tę noc, kiedy tutaj gwiazda betlejemska, kochani moi oficerowie i tak dalej, tak wszystkich, kobiety, mężczyźni, inne płcie, to się odnosiło do księdza kapelana właśnie, no to tam, rozumiem, że ksiądz, przewielebny ksiądz Lemański reprezentował tam inne płcie, bo płci jest, jak wiadomo, 77, więc... To... Już więcej. Cały czas ta liczba rośnie, także my musimy uważać, żeby tu się nie pomylić. Także. Mnie, tak, bo to są mężczyźni płci męskiej i tak dalej, to różne... No, to my nie nadążamy. Ja się przyznaję, że nie nadążam za tymi zmianami, ale w moim wieku to jest już wybaczalne. Tak samo łazienki w instytucjach publicznych też nie nadążają. No to nie nadążają. Tak, tak, nie, to jeszcze to wszystko jest zapóźnienie takie to. Ale nadrobimy. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję właścicielowi tej galerii. Naprawdę jestem wzruszony. To mi przypomina taką sytuację, kiedy w stanie wojennym drukowaliśmy książki i no tam kurs, miesięcznik kurs. Ja nie miałem samochodu i żeby trzeba było przewozić to z jednego miejsca na drugie i taki mój przyjaciel Błażej Dołbniak, o którego prosiłem, żeby tam użyczył samochodu i on zresztą prowadził, bo ja nawet nie umiałem prowadzić samochodu. Nigdy mi nie odmówił, a ryzykował bardzo dużo, bo ja ryzykowałem tylko więzienie, a on ryzykował konfiskatę mienia. A był taki dosyć zamożny, więc jestem mu wdzięczny i panu właścicielowi tej galerii też jestem wdzięczny za to, że jest człowiekiem odważnym. No i to jest warte odnotowania i warte docenienia.
Bardzo dziękuję Państwu. Ja bym się tylko jeszcze odniósł do dwóch rzeczy. Jedna to jest pytanie, które Pani zadała odnośnie tego, kto miałby ze Stanów Zjednoczonych, tak, czyj tak. głos miałby trafić, właśnie, żeby wywrzeć nacisk. Tak. No jak widzimy, takiej osoby nie było, ale nasz głos, głos złożony pod ustawą, może być głosem społecznym, który wywrze nacisk na rządzących w Polsce i tak samo na scenę międzynarodową. Nawet jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, bo osobiście też nie wierzę, że nagle w polskim parlamencie znajdzie się tylu posłów o nastawieniu propolskim, ale nasz głos, głos osób złożony pod projektem ustawy Stop 447 trafi do masowych mediów, trafi do świadomości rządzących, że nie wszystko im wolno.